Jesteśmy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a to jest teren bardzo mocno zurbanizowany i dlatego szczególnie narażony na zmiany klimatu. Retencjonowanie deszczówki jest jednym ze sposobów mitygowania tych zmian klimatu, czyli wszelkie działania, które powodują, że zatrzymujemy ją na obszarze metropolitalnym w naszych miastach, również oczywiście w mniejszych miejscowościach, powoduje, że możemy lepiej zarządzać tym niezwykłym zasobem. Możemy z jednej strony zapobiegać powodziom, ale z drugiej strony zapobiegać suszom. Mądre gospodarowanie wodą deszczową i pokazanie, że deszczówka to jest ogromny, cenny zasób, to jest chyba cel tej konferencji i dlatego bardzo zachęcaliśmy nasze gminy do tego, żeby uczestniczyły w tym wydarzeniu, po to, żeby popatrzyły na coś, czego czasami się po prostu chcemy pozbyć, jako na cenny zasób, którym możemy w mądry sposób gospodarować.